Szczecinku, podobnie jak w innych miejscowościach na ziemiach zachodnich i północnych kraju, upamiętnia się dawnych mieszkańców poprzez stawianie obelisków i tablic czczących ich pamięć. W Szczecinku w parku stoi obelisk upamiętniający niemieckich mieszkańców Szczecinka. Na cmentarzu jest lapidarium, a niedawno odsunięto tablicę poświęconą niemieckim Żydom. Tymczasem na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej robione jest wszystko, by zatrzeć pamięć o dawnych polskich mieszkańcach tamtych ziem. Czy w świetle tego, co dzieje się na wschodzie, nie powinniśmy zrewidować naszego stosunku do dawnych mieszkańców? Pytamy posła Wiesława Suchowiejko. Ta tablica rzeczywiście odsłonięta na ścianie internatu na ulicy 1 Maja pokazuje, jaki stosunek my mamy. Ja myślę, że tak będzie nadal. Bardzo pięknie mówił o tym bohater Żeromskiego, dramatu Uciekła mi przepióreczka, niejaki Przełęcki. Ten cytat ja sobie zapamiętałem i mówiłem o tym moim uczniom w Zespole Szkół Społecznych, kiedy porządkowaliśmy lapidarium niemieckie. Na przykład ten szczegół też, prawda, można by tutaj ustawić w szeregu naszych zachowań. Tak czy nie, bo takie są moje obyczaje. Po prostu my tak robimy, bo tak chcemy robić. Nie robimy tego ze względu na to, że spodziewamy się rewanżu lub zapłaty. Bo uważamy, że tak robić powinniśmy. To się tym ludziom należy od nas. Żydom, tym tu prześladowanym przez Niemców, nie jesteśmy winni w zasadzie nic. Od po prostu upamiętniamy ten fakt historyczny, o którym pan powiedział. Spalenie synagogi w Kryształową noc w 1938 roku. To nie myśmy ją spalili, to zrobili naziści niemieccy, obywatele tego miasta. Ale to my upamiętniamy, bo chcemy tak czynić, bo takie są nasze obyczaje. Co innego jest nieco, jeżeli chodzi o cmentarz niemiecki, o lapidarium. Tu wiele złego zrobiliśmy już my. Ale taka była historia, takie były koleje losu. Dzisiaj wyciągamy z tego wnioski. I myślę, że będziemy to robić nadal. Ten obelisk, który jest w parku, który przecież powstał wspólnie z dawnymi mieszkańcami naszego miasta, Neustettinerami, jak oni o sobie mówią, też myślę, że pozostanie i będzie zaświadczał o pewnej historycznej prawdzie. Natomiast to, co dzieje się wobec naszych rodaków na Litwie, na Białorusi, mam też tego świadomość, będąc członkiem zespołu parlamentarnego, tego tak zwanego kresowego, ale my tam rozmawiamy o sytuacji i na Ukrainie, i na Białorusi, i na Litwie Polaków, przy czym różne są tutaj opinie, nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale powiem przede wszystkim to, że bywa też tak na spotkaniach tego zespołu, że to my Polacy i ci, którzy stamtąd przyjechali, no, nazywamy ich repatriantami, trochę niewłaściwa nazwa, ale ci, którzy, nasi rodacy, którzy przybyli na te ziemie, nie ziemie odzyskane, czy w ogóle mieszkają w Polsce, a stamtąd pochodzą, mówią o prześladowaniach, mówią o niegodziwościach. Ale wszystkie to odwiedzają nas rodacy, nasi tam mieszkający. Oni się aż tak bardzo nie skarżą. Jest pewien tutaj pewne zaskoczenie nawet, że to my troszeczkę tutaj w kraju wyolbrzymiamy może pewne rzeczy, natomiast nasi rodacy tam na miejscu widzą je może we właściwszej perspektywie. Ale to nie jest tak, że chciałbym powiedzieć, że nic się tam takiego ważnego i groźnego dla nas nie dzieje. Otóż dzieje się, tak, tak. I powiem, że jesteśmy troszeczkę, czy może nawet bardziej niż troszeczkę niezadowoleni z reakcji naszych przedstawicieli, ministra spraw zagranicznych, ambasady, konsulatów. Tutaj trzeba niestety mówić głośniej, mocniej i dobitniej. Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom i Świetlica Koniczynka organizują koncert charytatywny pod hasłem Dziecko źródłem nadziei. Na scenie zaprezentują się zespoły Aida, Rebelia, Prokop oraz Aleks. Gwiazdą wieczoru będzie Patryk Matwiejczuk z zespołem Czarno to Widzę. Początek o godzinie 17 w sali Kina Wolność. Przy okazji zbierane będą środki na działalność Koniczynki. Środki zbierane będą na wakacyjny wyjazd dla naszych podopiecznych. Chcielibyśmy po raz już drugi wyjechać do Stadniny. Tak, do Stadniny Koni, gdzie nasze dzieci będą jeździły konno, jakaś hipoterapia. Nasze dzieci bardzo lubią jeździć konno, bardzo kochają konie, interesują się tym, także będzie to dla nich wielka frajda. Powiedzmy kilka słów o tym koncercie. Odbędzie się on 10 października w Kinie Wolność. Może kilka szczegółów, kto wystąpi. Wystąpi Aida, Rebelia, Prokop Benz, Ola Łabęcka, a naszą gwiazdą wieczoru będzie
Patryk Matwiejczuk z zespołem Czarno to Widzę. Koncert rozpocznie się o godzinie 17. Czy wstęp jest wolny? Jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało tak, że przy wejściu na salę kinową będą stały nasze wolontariuszki z puszkami i każda osoba, która wrzuci cokolwiek do tej puszki, zostanie wpuszczona na salę na koncert. No to co, zaprośmy jeszcze raz. 10 października, godzina 17, Kino Wolność. Wszyscy chyba chętnie widziani. Tak, oczywiście. Serdecznie zapraszamy. Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz szczecineckie parafie zapraszają na trzecie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Inauguracja dni nastąpi w sobotę w kościele pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Udało nam się, przynajmniej od tej strony organizacyjnej, ogarnąć wszystko, cały program i możemy rozpocząć trzecie Dni Kultury Chrześcijańskiej w tym roku. W tym roku odbywają się one pod hasłem Misterium Wiary. Jest to nawiązanie do przeżywanego jeszcze ciągle roku wiary. Stąd też nasz cały program skupia się przy przeżywaniu wiary, przy tym, jak człowiek we współczesnym świecie może się odnaleźć i odnaleźć się oczywiście także w Kościele. I jaki będzie program tych obchodów? Dni Kultury Chrześcijańskiej zaczynamy w sobotę, 12 października, w Kościele pod wezwaniem świętego Krzysztofa. O 17.30 będzie msza inauguracyjna, rozpoczynająca Dni Kultury Chrześcijańskiej, a o godzinie 18.30 koncert zespołu Triada z Filharmonii Koszalińskiej. Tytuł koncertu: Kompozytorzy w hołdzie Bogu. A co będzie działo się w niedzielę? W niedzielę w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z okazji 13 dnia papieskiego odbędzie się o godzinie 16.30 koncert w wykonaniu kwartetu instrumentów dętów blaszanych Szkoły Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Szczecinku. O godzinie 17 będzie msza święta, a o godzinie 18 różaniec szlakiem testamentu Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy. No i jeszcze dzień 15 października, również koncert. Tak, 15 października w kościele pod wezwaniem świętej Rosalii z Palermo o godzinie 18 msza święta, a o godzinie 18.30 koncert poezji śpiewanej pod tytułem Pewność niepewności w oparciu o twórczość księdza Jana Twardowskiego w wykonaniu zespołu Kenoko. Zespół debiutuje na naszych Dniach Kultury Chrześcijańskiej, zespół pochodzi z Okonka. Serdecznie zapraszamy. To koncerty, a co oprócz tego będzie się działo w następnych dniach? Następne dni to przede wszystkim dni, w którym będziemy rozważać wiarę i rozpoczniemy od konferencji, która odbędzie się 16 października w środę o godzinie 17. Konferencja pod hasłem Rok Wiary, zaproszenie do nawrócenia. Zapraszamy do budynku przy ulicy 9 Maja 12 do sali konferencyjnej. 17 października zapraszamy wszystkich na godzinę 17 do muzeum, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy Misterium Wiary. Dodam tylko, że ta wystawa to przede wszystkim wystawa skupia się na Eucharystii, a więc wszystko to, co jest związane z Eucharystią w Kościele. I w piątek oraz w sobotę odbędą się dwa spotkania z księdzem Markiem Chrzanowskim. Pierwsze spotkanie odbędzie się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego o godzinie 18.30. Oczywiście to spotkanie zostanie poprzedzone mszą świętą o godzinie 18, a o godzinie 17.30 jeszcze wcześniej odbędzie się koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnego dnia spotkamy się również z księdzem Markiem Chrzanowskim w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego po mszy świętej o godzinie 18.30. Ksiądz Marek Chrzanowski przyjedzie do nas z Duńskiej Woli, jest kapłanem, który nie tylko pisze wiersze, prozę, ale przede wszystkim jest kapłanem ogromnej wiary, mimo że jest
dotknięty ogromnym cierpieniem, jest osobą niepełnosprawną, a do tego w ostatnim czasie jeszcze stracił wzrok. Myślę, że będzie to dla nas bardzo ważne spotkanie z człowiekiem, którego dotyka krzyż dnia codziennego. Natomiast 20 w niedzielę, już w ostatnim dniu naszych Dni Kultury Chrześcijańskiej, będzie spotkanie z panem Robertem Tekieli, dziennikarzem i publicystą. Pan Robert Tekieli, myślę, że dla niektórych z nas jest znany z telewizji, bowiem mieliśmy go okazję oglądać w programie Jarmark Cudów w TVP Info. No to co, serdecznie zapraszamy. Już od 13 października rozpoczynają się Dni Kultury Chrześcijańskiej. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja myślę, że tak, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Chciałabym tylko dodać, że te Dni Kultury Chrześcijańskiej mogły tylko zostać zorganizowane, zaistnieć dzięki ogromnej współpracy różnych organizacji, stowarzyszeń, przede wszystkim wszystkich szczecineckich parafii, Muzeum Szczecineckiego, także Szkoły Muzycznej i oczywiście naszych tutaj dwóch organizacji, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Samorządowa Agencja Promocji Kultury zaprasza na 18. finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Malowanie Słowem. Na konkurs zwykle wpływa około 3000 utworów, spośród których jury dokonuje wyboru najlepszych. Ogłoszenie wyników konkursu i koncert laureatów odbędzie się 3 listopada w sali Kina Wolność. Koncert laureatów uświetni występ Starego Dobrego Małżeństwa. Muszę się pochwalić, że nasz konkurs zatacza jakby coraz szersze kręgi, czego będziecie Państwo świadkiem, będąc na podsumowaniu konkursu. A dlaczego to mówię? Ponieważ w tym roku 470 przyszło zestawów na konkurs. No i wierszy do czytania było prawie 5000. W jury były sławy, jeśli chodzi o krytykę poetycką, krytykę literacką, jak również poetów, a mianowicie Bohdan Zadura, który jest redaktorem naczelnym Twórczości, jak również uznanym, znanym poetą, oraz krytykiem literackim był Andrzej Sosnowski, który jest redaktorem naczelnym Literatury na Świecie, no i też dodam oczywiście poeta, uznany, znany krytyk literacki. No i przedstawicielem organizatora byłam ja, czyli Krystyna Mazur. Czyli co przed jury, to potem była potężna praca. 5000 utworów, przeczytać to w jakiś sposób przynajmniej pobieżny, przeanalizować to wielka praca. Tak, to jest, nie przeczę, naprawdę to jest kolosalna praca i kto tego nie robił, to sobie nawet nie wyobraża, jak trudno, ponieważ tutaj nie ma jakichś wyznaczonych kryteriów, że jeśli napiszesz tak A plus B to się równa C, tutaj zawsze będzie sprawa dyskusyjna. No ale wydaje mi się, właśnie dlatego wybieramy tak kompetentne jury, żeby po prostu było jak najbardziej sprawiedliwa ocena. Muszę dodać, że przychodząc tam właśnie na ten konkurs, usłyszycie Państwo nagrodzonych, no bo bardzo dużo prac, coraz więcej z roku na rok przychodzi właśnie z zagranicy. I na przykład, nie będę zdradzała, bo jeszcze w tej chwili nie mogę konkretnych nazwisk, ale mogę zdradzić tyle, że na przykład nagroda główna przyjedzie aż z Nowego Jorku, nagroda burmistrza miasta Szczecinka, bo on również ufundował nagrodę, przyjedzie z Anglii, z Londynu, również wśród nagrodzonych jest Madryt, proszę Państwa, no i oczywiście z Polski. Są to Polacy mieszkający, pracujący za granicą, także tak jak mówiłam, nasz konkurs naprawdę zatacza już bardzo duże kręgi. Co jeszcze można o konkursie naszym w tym roku powiedzieć? Jest tak jakby zmiana całego układu tego konkursu, ponieważ do tej pory była tylko jedna kategoria dla dorosłych, natomiast teraz doszła jeszcze druga kategoria. Otóż wiersze dla dzieci pisane przez dorosłych. I to była jakby osobna kategoria, na którą nagrodę ufundował
Adam Wyszomirski, poseł, to znaczy radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego. I muszę powiedzieć, że chyba, nie wiem w ogóle, czy jest organizowana taka kategoria w Polsce, ponieważ nasz konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Przyszło ponad 170 zestawów na ten konkurs. Proszę Państwa, co właśnie tak jak mniej więcej patrzę na inne konkursy, no to czasami 170 to już jest góra w ogóle w innych konkursach i to konkursach naprawdę się szanujących typu Gdańsk i tak dalej, a tutaj w kategorii tylko drugiej dla dzieci. No to dobrze, że ten konkurs się tak rozrasta, jak Pani powiedziała, zatacza coraz szersze kręgi, no staje się konkursem już międzynarodowym, przekroczył granicę Polski. A wracając do finału, który odbędzie się 3 listopada, można jeszcze kupić bilety, tak, na ten finał, ale szanse już są niewielkie, a wiemy, że będzie gwiazda wieczoru. Kto to będzie? Tym razem gwiazdą wieczoru będzie Stare Dobre Małżeństwo. I właśnie bilety, tak jak Pan wspomniał, jeszcze chyba ostatnich jakiś tam kilka jest, także kto się pospieszy, to będzie można jeszcze nabyć te bilety. W kasie Kina Wolność, tak? W kasie Kina Wolność. Proszę Państwa, no i tutaj jeszcze muszę też zaprosić wszystkich tych, którzy piszą albo którzy chcieliby posłuchać wierszy, które będą już poza tutaj właśnie kinem Przyjaźń, ponieważ jak zwykle turniej jednego wiersza po koncercie Starego Dobrego Małżeństwa odbędzie się w zamku, tym razem w kawiarni zamkowej. Co serdecznie zapraszamy, komu się uda, ten wejdzie do Kina Wolność, a później być może będzie miał szansę posłuchać wierszy w kawiarni zamkowej. Póki co serdecznie zapraszamy. No, chyba trzeba się spieszyć, aby te ostatnie bilety jeszcze nabyć. Serdecznie zapraszam. Motomaniacy z lotem na lotnisku w Wilczych Laskach kończą tegoroczny sezon motoryzacyjny. W programie tradycyjne wyścigi na 1/4 mili, pokazy driftu i wiele konkursów. W tym konkurs na najwolniejszą jazdę motocyklem. Przewidziany jest oczywiście także konkurs na najpiękniejsze auto. Będą również atrakcje dla dzieci, dmuchane zamki, a organizatorzy stowarzyszenie SCS zaprasza wszystkich zainteresowanych już od godziny 11 w najbliższą niedzielę. Kończymy w ogóle sezon motoryzacyjny i też między innymi zapraszamy też motocyklistów, jeżeli tylko oczywiście pogoda na to pozwoli, a zapowiada się całkiem sympatyczna, bo już prognozy sprawdzaliśmy. No akurat chcielibyśmy tutaj zaprosić akurat uczestników do przetestowania, można powiedzieć, nowych świateł. Troszeczkę zmodernizowaliśmy nasze oprzyrządowanie do mierzenia na 1/4 mili. No i też mamy fajny odzew, że jest wielu ludzi, którzy jeszcze przed zimą chce się troszeczkę pościgać, posprawdzać modyfikacje po sezonie. Tak więc ta 1/4 naprawdę w rozszerzonym wydaniu i z nieograniczoną liczbą uczestników. To taka naprawdę bardzo główna atrakcja, która zajmie najwięcej czasu na zlocie. O której rozpoczynacie, w jaki dzień, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy. Oczywiście no, w niedzielę, bo to jest akurat dzień, kiedy mają Państwo wszyscy wolne i chcielibyśmy zaprosić, czyli 13 października, startujemy o godzinie 11. Oczywiście lotnisko Wilcze Laski, tak więc niedaleko Szczecinka. Jeżeli ktoś ma czas, zapraszamy całe rodziny, aby podziwiać ten zlot. Naprawdę wiele fajnych sprzętów przyjedzie, a to jeszcze oczywiście nie koniec atrakcji. Oprócz 1/4 mili, jakie atrakcje będą czekały na uczestników tego zlotu? Oczywiście na tym pasie obok, jak Państwo już nieraz pewnie zagościli na naszym zlocie, będzie ta sekcja driftingu. No i chcielibyśmy po raz kolejny zaprosić uczestników, aby usiąść na prawym fotelu, no i oczywiście do konkurencji drift taxi, no bo to jest najbardziej widowiskowe. No i będzie można doświadczyć tych emocji właśnie tego bocznego poślizgu. No i oczywiście mnóstwo atrakcji też dla aut, które przyjechały, a są ciekawe. Będą nasi ludzie, będą wybierać, będą zapisywać numery. No i oczywiście będziemy nagradzać to. Mamy już przygotowane również puchary, nagrody od sponsorów, tak więc takie atrakcje będą 13 października czekały na lotnisku w Wilczych Laskach. Czyli konkurs na najciekawszy samochód, najbardziej, nie wiem, zmodyfikowany albo najbardziej oryginalny, również coś takiego będzie? Tak, oczywiście, no, najbardziej oryginalny, najbardziej zmodyfikowany, a jeżeli chodzi o te auta najszybsze, no to one już się wtedy wykażą w tej konkurencji na 1/4 mili, no ile kierowcy oczywiście zapiszą, bo to zapisujemy oczywiście w namiocie organizatora, on jest taki czerwono-czarny, tak więc jeżeli ktoś chciałby właśnie się sprawdzić, zapraszamy do naszego namiotu organizatora, SCS Klub, czerwono-czarny namiot, do godziny 12 przyjmujemy zapisy i startujemy z 1/4.
Lotnisko Wiczyńskie stało się już takim kultowym miejscem. Zwykle na te zloty przybywają tłumy, w tą niedzielę, jak będzie, również spodziewacie się dużej liczby uczestników? Czy jest pozytywny odzew, to widzimy również czy na Facebooku, czy na naszym forum, gdzie jest pozytywny odzew właśnie jeżeli chodzi o 1/4 mili. Jest tak duże zainteresowanie, tak wiele aut chce się sprawdzić, no bo niektórzy te modyfikacje w ciągu sezonu dalej poprawiali, wzmacniali te auta, no i chcą je sprawdzić, a akurat jeszcze jest pogoda dobra, no i chcą przed zimą jeszcze stan bazowy przetestować, no i w razie czego zimą powrócą do kolejnych modyfikacji, aby na rozpoczęcie sezonu w 2014 roku pojawić się po raz kolejny na lotnisku w Wiczyklaskach, bo ono już urosło do takiej rangi, że po prostu te zloty są już nie ogólno, można powiedzieć, wojewódzkie, czyli nie tylko dotyczą województwa zachodniopomorskiego, ale także województw ościennych i nie tylko, no bo coraz więcej pojawia się aut nawet z województwa warmińsko-mazurskiego, tak więc w tamtych okolicach też również mamy pozytywny odzew. Będzie najszybsze auto Nissan pana Bracha? No zapowiada się, że tak. Jeżeli nie wystąpi żadna usterka, oczywiście pan Zbigniew Brach również stanie do tej konkurencji. No i zobaczymy, czy przyjadą kolejne auta, które mogą również tutaj Zbyszkowi również przeszkodzić. MKS Wolej Szczecinek podejmowało UKS 18 Szczecin. Mecz był bardzo ciekawy i trwał ponad 2 godziny. Pierwszego seta wygrały dziewczęta ze Szczecinka, natomiast drugi przegrały. W trzecim secie prym wiodły dziewczęta ze Szczecinka i wygrały go wysoko. W czwartym secie obie drużyny grały praktycznie punkt za punkt. Ostatecznie wygrały Szczecinianki. Najbardziej dramatyczny był decydujący 5. set, w którym więcej szczęścia miały dziewczęta ze Szczecina i ostatecznie wygrały cały mecz 3-2. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na kolejne zajęcia. Zajęcia odbędą się w najbliższy czwartek w sali południowej Zamku Książąt Pomorskich. Tym razem o poglądach Niemców na temat własnej przyszłości będzie mówić dr Paweł Stachowiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Początek wykładu o godzinie 16:30. Natomiast w sobotę na terenie parafii świętego Franciszka z Asyżu odbędą się kolejne wyścigi papieskie. Wyścigi organizowane są w ramach Dni Papieskich. Z racji Dnia Papieskiego, a Dzień Papieski przypada w naszej ojczyźnie zawsze w drugą niedzielę października i po raz kolejny, po raz 10, jak pan powiedział, chcemy tutaj troszeczkę urozmaicić, troszeczkę inaczej niż w Polsce, troszeczkę na sportowo i tradycyjnie o godzinie 11, tak troszeczkę później, bo mamy to już październik, jest troszeczkę i mgły, widać, że ta rosa poschodziła, myślę, że nie będzie padało, nigdy nie było właśnie opadu deszczu w sobotę ani w niedzielę z racji Dnia Papieskiego, dlatego też o godzinie 11 tradycyjnie zaczniemy wyścig na rowerach. Myślę, że jeszcze rowery nie są schowane, takie zakończenie sezonu, może i w Szczecinku i dla wszystkich od szkoły podstawowej, od najmłodszych po Open. Dlatego też poszczególne kategorie wiekowe. Z nagrodami ta pętla, która jest od lat niezmienna, 1430 metrów. Wiadomo, młodsi będą jeździli mniej, starsi, im starszy wiek, to będzie troszeczkę dokładane. No i tutaj też tak o 11 chcemy wspólnie też po raz trzeci. To, co się stało modne w obecnym czasie w Szczecinku i chyba w Polsce, ten spacer Nordic Walking na kijkach, tym bardziej w Szczecinku w tym roku, żeśmy mieli wprawdzie nieudaną, ale rozsławioną też i próbę rekordu, bicia rekordu chyba świata. Czy Guinnessa właśnie, ale wielu ludzi spaceruje wokół Trzesiecka. To może i też i w sobotę zapraszamy na spacer szlakiem testamentu Jana Pawła II. I tutaj przewodnikiem będzie, jak zawsze, chyba największy turysta naszego miasta, pan Bogdan Bereszyński. On tylko nie będzie szedł, ale z tego co wiem, zawsze co roku przygotowuje jakieś atrakcje dla także właśnie, żeby zatrzymać, żeby nie iść, tylko żeby iść, ale żeby też i troszeczkę zdobyć wiadomości na temat szlaku, ale też i naszego miasta i okolic. No i trzecia, to już kolejny raz, koło łowieckie wędkarskie Jesiotr, z naszym mistrzem Polski, Europy, z panem Getką, właśnie dla dzieci, tych najmłodszych, przedszkolnych, wielkie zawody wędkarskie w naszym oczku. Myślę, że to też jest taka fajna frajda, żeby przyjść i z dziećmi razem, dziadek, rodzice, niech to dziecko połapie te ryby i troszeczkę spędzi ten wolny czas na powietrzu, nie tylko przed komputerem, przed telewizorem.
Czyli co, zapisywać się można na te wyścigi chyba do ostatniej minuty przed rozpoczęciem imprezy, tak? Tak, no z tego co wiem, na pewno przyjadą już też i goście i z Debrzna i myślę, że z okolic, no takie fajne, że to się rozszerza i coraz więcej mamy nie tylko samych mieszkańców Szczecinka i okolic, ale też i z innych miast. Jakoś to się wpisało i to jest takie fajne. Mamy tym bardziej właśnie tutaj z parafii, mamy młodzieńca, Szymek Jakubiec przecież, który też tutaj od samego początku startował, teraz zdobył Puchar Polski w swojej kategorii. I to jest chyba też i wyróżnienie, że te wyścigi papieskie od dzieci coś, proszę, zaowocowało takimi sukcesami. I to mówię to o sobocie, a w niedzielę tradycyjnie no to jest dzień już kolejny. Raz chcemy otworzyć drzwi budującego się hospicjum, chociaż na zewnątrz wydaje się, że już wszystko jest na ukończeniu, ale niestety jeszcze jest to wiele, wiele pracy, zwłaszcza w środku, chociaż prace są trwają. Ale ja zawsze powtarzam, że zwłaszcza ci, którzy ofiarują jakieś tam nam ofiary, czy chociażby ten 1%, w tym roku było to z tego 1% nie, prawie, że 120 tysięcy. Dlatego też ci, którzy ofiarowali, nie tylko mają obowiązek, ale i prawo wiedzieć, co się robi z tych pieniędzy. Dlatego chcemy otworzyć właśnie, żeby przyjść i zobaczyć, chociażby porównać, jak wyglądała budowa rok temu, a w tym roku. No i później właśnie o 16:30 będzie w kościele koncert kwartetu instrumentów blaszanych. O 16:30, o 17:00 Eucharystia przez stawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II. I o godzinie 18:00 wyruszymy w procesji różańcowej na szlak testamentu Jana Pawła II z pochodniami, ze świecami, z lampionami. I między innymi to też się wpisuje, że przeżywamy teraz od soboty, będziemy przeżywali trzecie dni kultury chrześcijańskiej. Między innymi to jest też i wpisane w te uroczystości. To co, zapraszamy w sobotę i w niedzielę. Warto tutaj przyjść, piękne otoczenie zwiedzić, zoo, przyjść z dziećmi, miło spędzić czas. Na pewno, dlatego zapraszamy wyrwać się i w sobotę, może i w niedzielę. Zapraszam, szczęść Boże. Zarząd Klubu Sportowego Wielim Szczecinek dziękuję wszystkim kibicom obecnym na trybunach w czasie meczu z Dażborem Szczecinek za stworzenie wspaniałej atmosfery oraz fantastyczny i kulturalny doping, dzięki czemu derby Szczecinka były prawdziwym piłkarskim świętem. Pomimo tego, że mecz miał status podwyższonego ryzyka, po raz kolejny okazało się, że na stadionie w Szczecinku można bezpiecznie i w świetnej atmosferze obejrzeć mecz piłkarski, czytamy w liście przysłanym do naszej redakcji. Warto podkreślić, że ani w trakcie meczu, ani po zakończeniu spotkania nie doszło do żadnych incydentów lub sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Zarząd dziękuję również wszystkim tym, którzy włączyli się w akcję Zbieraj nakrętki dla Madzi. Dzięki zaangażowaniu kibiców oraz zawodników udało się zebrać ponad 20 kg nakrętek, które zostaną w niedługim czasie przekazane na rzecz małej Madzi. To już wszystko w aktualnościach. Za chwilę reklamy, a po reklamach raport ze służb mundurowych.